Teoria Halloween Impresjonizmu. Wokół malarza obszar posiadający kolor i walor niezaprzeczalnie ma wpływ na sąsiedni obszar, zmieniając go w sposób istotny. Transformacja przebiega w przeciwnym kierunku zarówno pod względem temperatury, barwy, jak i pod względem waloru. To znaczy, że oświetlony detal otoczony jest kontrastującą w stosunku do niego otoczką, a kolejne halo, czyli poświaty, powtarzają się rytmicznie, gasną stopniowo wraz z rosnącą odległością od tego detalu. Najlepsi malarze w najlepszym okresie życia dostrzegają je tylko niejako warstwy kontrastowe, walorowo i temperaturowo położone w bok od przedmiotu czy detalu, ale również nawet warstwy położone pomiędzy przedmiotem czy detalem a okiem malarza. Dotyczy to zarówno przestrzeni rzeczywistości realnej, jak też przestrzeni na płaszczyźnie malarskiej. Oczywiście, jak każda z wielu ogłoszonych już teorii malarstwa, nie da się ona często zastosować bezwzględnie, ale ważne jest dla malarzy, by ją rozumieć i stosować doraźnie. I to tak, by osiągnięty wtedy efekt malarski ją potwierdzał. Teoria haloimpresjonizmu służy często malarstwu, które jest kontynuacją impresjonizmu. Stąd nazwa haloimpresjonizm. Eryk Maler, styczeń 2009.